Ford Mustang. Popularny samochód. Znasz, znam, bo masz. Znam, no. Jeździłem po zlotach, także widziałem, opatrzony, także no. Tutaj bardzo fajna linia. Jeśli chodzi o moc, cały czas pniemy się w górę. Amerykańskie Cabrio ma V8 o mocy 450 koni. Od BMW jest o rok starsze, ale od Porsche'a aż o 8 lat młodsze. 2022 rok i 327 tysięcy wyjściowo ten samochód kosztuje, ale nie jest to zwykły Mustang, jak pewnie już poznałeś okiem znawcy, jest to ten California Special. Limitowana edycja, tak jest. Kiedyś California Special to był rzeczywiście taki custom wprowadzony przez dealerów kalifornijskich, że ktoś sobie kupował normalnego Mustanga, przyjeżdżał do nich i oni, jak to szaleni, wiesz, Kalifornijczycy, robili z tego coś troszkę innego, customizowali samochody dla indywidualnych klientów. Dzisiaj Ford wypuszcza takiego Mustanga właśnie nawiązując do tej tradycji. No my tutaj mamy cały ten pakiet, który się wyróżnia, jak wiesz, doskonale felgami. Innymi, dziewiętnastki, poszerzony, wydłużony splitter, progi. No, czy tobie się w ogóle ten nowy Mustang podoba? Podoba się. Tak? Rozpatrywałem, oglądałem, zastanawiałem się nad Bulletem w zielonym kolorze, tylko to nie jest Cabrio. Ale był taki czas i manual, ale to był też taki moment, że gdzieś tam rozpatrywałem go w opcjach. Tak samo można to robić podczas jazdy. Dociągnąć i przekręcić. Oto, do siebie, widzisz. Tego tam nie było w niemieckich samochodach. My jesteśmy Europejczycy rozbestwieni. Amerykanie zostawili te konstrukcje w troszkę bardziej oldschoolowej wersji, czyli z tym dociągnięciem. Jak się ssanie wyłączyło, co ładnie. Ale to jest V8, także to jest ten bulgot. V8, 450 koni, 530 newtów. Tutaj naprawdę ten silnik jest tak znany, uznany od lat, rozwijany, świetnie sparowany już teraz tą 10-stopniową skrzynią biegów, która na początku nie działała, a teraz działa. Choć jeszcze posłuchamy sobie go pod maską, bo tutaj głównie w Mustangu, jak wiesz, słychać wydech, nie? Cena tego egzemplarza jest dość wysoka. Co prawda drugiego podobnego w ogłoszeniach nie znaleźliśmy, ale wersje nielimitowane są tańsze o ponad 60 tysięcy. Z kolei dopłacając jakieś 3,5 dyszki, można wyrwać limitowaną nówkę i to w znacznie nowszej budzie. Ty chciałbyś jeździć takim samochodem w ogóle? Czy tak patrzysz? Nie, no Mustang jak najbardziej, także to też jest samochód gdzieś tam kultowy. Troszkę go jest jakby dla mnie za dużo na drogach, no, bo tutaj jeździ ich bardzo dużo, w różnych wersjach, w różnych tym, ale jest troszkę opatrzony na drodze. To są zawsze wady i zalety. Masz auto, które jest oficjalnie importowane do Europy, jest w oficjalnej sprzedaży, możesz kupić salon Polska, masz gwarancję, masz pełną obsługę, masz wszystkie części do tego bez najmniejszego problemu, ale za to faktycznie no, był czas i chyba dalej jest, że jest to najtańsze V8 na rynku, jeżeli chodzi o, o nowe samochody, takie sportowe V8, nie? No tak, także... Dla mnie jest też ważny ten charakter, więc jeżeli będą ciary, no to jest jak najbardziej brany pod uwagę. Właściciel sporo życzy sobie za ten wóz, bo sporo w niego zainwestował. Jest bogato wyposażony, a pakiet CS kosztował dodatkowe 9 tysiaków. Poza tym auto oklejone jest bezbarwną folią ochronną za 12 tysięcy złotych. Tyle w kwestii formalnej, teraz pogadajmy o wyglądzie. Kolor zmienia mazowsze w Kalifornię. Felgi przypominają kultowe koła z modelu Bullitt, a składający się w 8 sekund dach pozwala błyskawicznie dostarczać witaminę D do organizmu. Bulgocząca V8 zapewnia z kolei stały dopływ dopaminy. Hormon szczęścia pojawia się przy każdym sprincie do setki, który trwa 5 sekund. Wnętrze jest przestronne. Zegary w tej odsłonie Mustanga wyświetlane są na ekranie. Mimo czarnych skór, plecy nie będą się kleić do oparć, auto ma wentylowane fotele.